Pana ładny ma ten brokat, co? Nie Panie Wójcie. On jest taki fioletowatowaty. No nie było nawet spudnięcia na nim. No nie. Co tam Ciermik jeździ? Ładne ryby. Ładny. Będzie meter? Tak. Gdzie będzie o szczupakach? O szczupakach to już wszyscy wszystko wiedzą, to co tu wielkiego opowiadać. Natomiast my sobie z Darkiem od jakiegoś czasu upodobaliśmy taką trochę fajną dla nas metodę. No o czym ty mówisz? Jaka dobra? Fajną mówię. Jaka fajna? Fajna dlatego, że fajerwerki są. Czyli opowiadamy, dzisiaj wymyśliliśmy sobie z Darkiem, żeby opowiedzieć wam trochę o tym, jak jesienią, po pierwszych przymrozkach lub tuż przed nimi polujemy na szczupaki. Klasycznie wszyscy na świecie, czy tam w Polsce, szczupaki traktują w ten sposób, że biorą sobie wędkę odpowiednią, do tego zakładają gumkę białą długości 7 czy 9 cm, idą na szczupaki. Ale my sobie z Darkiem zapragnęliśmy łowić duże szczupaki, czyli takie powiedzmy 80 i w górę. Przynajmniej się staramy. Tak, staramy się. Czasem nam wychodzi, czasem nam nie wychodzi. Najczęściej nie wychodzi. Dzisiaj nam nie wychodzi. Dzisiaj nam strasznie nie wychodzi. No ale do rzeczy. Na czym ta nasza innowacyjność polega? Ano, pierwsza sprawa. Od razu innowacyjność numer jeden. Łowimy sobie bardzo długimi wędkami. Tu długości nie widzicie, ale możecie mi zaufać, to jest 2,40 kij. Z multiplikatorem i z bardzo ciężkimi gumami. To akurat. Znaczy bardzo dużymi, nie ciężkimi. Tak, no 80 gram dla niektórych to bardzo ciężko, tak? Tutaj mamy taką gumę zbrojoną w magiczny Darka sposób, który podpatrzył u Szwedów. Charakteryzuje się tym, że maksymalizuje Darek ilość krętlików. Natomiast system jest bardzo skuteczny. Ja tym trochę mniej łowię, natomiast podpatruję sobie Darka, jak on tym operuje. Dobrze mu tym idzie. Tutaj ma to tak fajnie zrobione, że może sobie podczepić oliwki względem głębokości operować. To jest chyba jakaś tam jedna z twoich mniejszych gum. Tak. Z tego co... Inna na przykład stawa, że tam 80. Ale tu mam taką fajną, co mi się bardzo podoba. O, ta jest... No taka to już konsumpcyjna wielkość jest. Można by było śmiało ją zakładać na sumy. A co niektórzy, to już by ją walili w beret i jedli, co? No, to dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy, dużo uklejka albo co? Szczupaczek. Mały szczupaczek. No dobra, ale do rzeczy. No i słuchajcie, jest taka teoria, która mówi o tym, że duża przynęta, duża ryba. Gdzieś pewnie jest tam trochę prawdy. Okazuje się, że oczywiście duży szczupak będzie też brał na małą przynętę, to jest jasne. I odwrotnie, mały szczupak na dużą przynętę. Tak, tak. No weź na przykład te heringi. No, mamy tutaj taka u nas nowość, nie nowość. My używamy je bardzo długo z Darkiem. To jest
18 chyba centymetrów, 90 prawie gram nasz dżer, który nazywa się herring. No i wielokrotnie na niech biorą szczupaki o takie. Czyli to wcale, to dokładnie tak jak mówi Darek, że duża przynęta nie decyduje o wielkości ryby. Natomiast jest na pewno to selektywne łowienie. I to jest taka niepodważalna prawda. Ja pokazałem wam na początku długą wędkę Darka. Dlaczego długa wędka? Zwróćcie uwagę, multiplikator taki dość poważny. Bardzo gruba plecionka, ciężka przynęta, kij o akcji półparabolicznej, długości 2,40, używamy też i 2,70. Dlaczego? Po pierwsze, krótkim kijem, ja wam tutaj pokażę, mam tu taki najbardziej popularny kijaszek w Polsce, jeśli chodzi o jerkowanie. Znaczy nie, że w Polsce, że tej firmy i tak dalej, tylko długość. Akurat to jest 6,6 stopy, tak? Dobrze ja mówię? Tak, 6,6 stopy, czyli 1,98 HF. I Darek dzisiaj mnie obserwuje i sami stwierdziliśmy, że ja tym kijem po prostu mniej łowię. Akurat dzisiaj go mam dlatego, że zdarzyła mi się kolizja i nie mam swojego ulubionego kija do ciężkiego łowienia. No i powiem wam, jaka jest różnica. No pierwsza sprawa jest taka, że tutaj są krótkie dolniki. Zwróćcie uwagę. Ten dolnik jest potrzebny do tego, że jak prowadzisz przynętę, uwaga, bo mam znowu awarię, że jak prowadzisz przynętę, to nie sposób jest 2 czy 3 godziny ostro jerkować przynętą o tej gabarytów, a mamy większe. No nie dasz rady. Zaczyna cię za chwilę boleć bark, przedramię, zacięcie. Dzisiaj mi spadł szczupak ze względu, Darek, ja tobie nie opowiadam, ze względu ja go nie zaciąłem. Dlatego, że szczupak był duży, przynęta jest ciężka. Ja z nadgarstka zaciąłem, wiesz, po sandaczowemu i jest po wszystkim. Drugiego szczupaka, którego widzieliście, wyciągnąłem na samym włosku, na końcu, bo też był niezacięty, tak? I przebity dopiero został przy łódce, przy podbieraniu. Gdzie jest plus wędki długiej? Pierwsza sprawa, zdecydowanie łatwiej jest operować tym kijem, to jest po prostu wygodniej. Druga sprawa, przynęty nielotne, czyli taka guma, zwróciliście uwagę, Darek tutaj nie daje obciążenia. Ona naprawdę słabo lata z krótkiej wędki. To jest 20 metrów, 15 metrów, 25 i koniec. A no tu jest o tyle dobrze, on się ładuje fajnie. A z długiej wędki to Darek pizga, ile fabryka dała. I zobacz, jaki jest dolnik. Ten dolnik w porównaniu z krótkimi castingami jest, zobacz, ile dłuższy. Mhm. Tak? I to decyduje o tym, że ty sobie jesteś w stanie tą długą wędkę zaprzeć tu i cykać przynętą i ją prowadzić. Przy braniu znowu biodro służy jako podparcie i holujesz rybę. No i trzeba dodać, że przy wyrzucaniu bardzo pomaga. Przy wyrzucaniu no to jest w ogóle fundament, tak? Bo rzucasz tak, a nie o tak. No to jest jasna sprawa. Ja bym ci teraz rzucę, że ci wchodzę zaraz zdanie, ale jak łowię swoim castingiem krótkim, wyrzasz mi jest coraz ciężej nim operować, tak samo. Jak się przesiadam z tej długiej na to, to mówię, kurde, coś krótko w tym dolniku. No ja mam dokładnie z tym samym, zobacz, ja dzisiaj mam ze sobą... To też pewnie rzecz gustu, jak to lubi. 7-6 stopy, dużo dłuższa wędka. Ja sobie ją montuję zawsze z takimi przynętami typu nasz Ored. On tam ile waży, ja sobie sprawdzę. 45 gram. Wędka jest opisana jako MHF. 7-6 stopy, ten dolnik już też dłuższy jak w premierze, troszkę jeszcze trochę przykrótki, ale już lepszy. I tu się, ja zdecydowanie widzisz, ja zdecydowanie więcej tym kijem łowię niż tamtym. Co jest fajnego, słuchajcie, w tych szczupakowaniach? No jak traficie na taki dzień jak my dzisiaj, To nic nie jest fajnego, bo i mało się gada nawet. Natomiast film robimy dla was przez 2 dni i wczoraj było dobrze. Wczoraj rybę połowiliśmy, będziecie oglądać, czy oglądaliście fajne ryby, które udało nam się połowić. Wczoraj pochmurnie, dzisiaj piękna pogoda. Tak, ja wam pokażę, co działa i co łowi.
I czym my łowimy? O, poleciało. To takie moje faworyty. Taka nasza tajemnica. Nie bezczelnie zjedzony i bezczelnie zjedzony przez szczupaki, a zniszczony przeze mnie hodor duży bez steru. Czyli nasz jerk hodor ze złamanym sterem. Pracuje to jak bardzo dobry jerk. Możesz to prowadzić jednostajnym ruchem, jak wobler, to wtedy fajnie migocze, schodzi na 1,5 metra bez steru. Fajna rzecz, no ja tu teraz fajnie, jak mi słońce świeciło, to zobaczyłem, ile to ma dziur. Dużo. Ja to na to mówię kaczka, to jest nasza turpa, kolejna moja ulubiona przynęta. Ciężko bardzo. 80 jak na swoją długość, 80 gram jak na swoją długość, to bardzo ciężka, natomiast ona jest tak mozolna i tak leniwa, tak nie chce pracować, że szczupaki nie potrafią tego przepuścić. No. Turpa jest fajna rzecz, jest wielu wędkarzy w Polsce, którzy ją docenia. No i Darka produkty. Mój ulubiony, ale odkrywam w nim małą, drobną wadę na tą naszą wodę. Koro. Jaką wadę? Zaraz ci powiem. Niesamowicie łowna przynęta i piekielnie uniwersalna do łowienia na płytkiej wodzie, powiedzmy do 2 metrów. W liściach, w grążelach, bez liści, bez grążeli. Genialna rzecz. Chodzi to we wszystkim możliwy sposób, jak sobie powinien pracować jerk. Bardzo, bardzo fajna przynęta. Koro co? Koro to ryby bioro. Na koro ryby bioro. Wiesz co, o czym mówię? On to jest typowy jednak, Darek, jerk do łowienia w płytkiej wodzie. No, on jak, znaczy, i to jest ta jego wada, nie? Że on nie bardzo. No i tu pokazałem hodora dużego. Taki niesklepowy kolor hodora 16. Woblero jerk. Można jerkować, można prowadzić. To są takie moje ulubione przynęty, ale numer jeden odkryty całkiem niedawno to herring. No, rzeźnia niesamowita. No, tutaj ten to złowił. No tarka na nim jest. No on złowił sporo ryby. Robimy sobie z Darkiem takie zawody mikro, bo ja wam pokażę, co ma Darek. Zawody w sensie nie kto lepszy, nie kto gorszy, tylko na co będą lepiej brały, jaka akcja, bo my jeździmy, gdzie jest, słuchajcie, dzień pracujący, my jesteśmy na rybach, ale nagrywamy filmy, testujemy przynęty, sprawdzamy, co działa, sprawdzamy jerki, sprawdzamy gumy, podpatrujemy akcję gum. Także jesteśmy w robocie. Darka przynęty. Ja nie znam tych nazw, ale jest ładna, ta mi się podoba. To są te wielkości, które Darek używa na szczupaki. Trochę podpatrujemy jeszcze tę skuteczną pracę gumy, żeby nadać jerkom naszym. Mi bardzo się podoba, tą znam z nazwy, bo to jest Dragon, ja ją znam. Ja bardzo lubię tą gumę, ona jest bardzo fajna w tej wielkości, najlepsza w ogóle wielkość tej gumy. Bardzo skuteczna przynęta. Tak. Dla mnie, bo Darek mówi, że nic na nią nie złowił, a ja połowiłem. Dla mnie fajne. Jej. A tą pokazywałem, mi się najbardziej podoba, bo jest najładniejsza. No i musimy na końcu powiedzieć, pochwalić Huberta. Z ryba się chlapie, no bo o, tutaj widzę, Darek, draski są. Tu są draski. To jest produkt naszego kumpla Huberta. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Ale idąc jeszcze do rzeczy o samym wędkowaniu. Słuchajcie, te szczupaki jesienne to takie, dzisiaj się o tym przekonujemy, bardzo dziwne ryby, bo wydaje się, że no cóż może być bardziej prostego od łowienia jesiennego szczupaków. Powoli, bujnąć. No i właśnie o to chodzi, że nie zawsze to działa. Mamy przykład tego dzisiaj. Tak, próbujemy stosować dla nich różne sposoby i prowadzenia, i jakoś podajemy im przynęty. I dzisiaj akurat nie chcą. Ostatnio było tak, że na tego wspomnianego herringa, czyli tego śledzia niebieskiego, to one bez opamiętania waliły jeden za drugim. Fajnie się wtedy to sprawdzało, bo jak rzucałem innymi jerkami, to nie bardzo.
A na tego Heringa jakoś lepiej. Pewnie dziennik był, coś o zwodzie musiało im się spodobać w tej przynęcie. I ktoś, kto pomyśli sobie, że łowienie jesienne szczupaki to banał, szczególnie w polskich łowiskach naszych bardzo rybnych, to gada głupoty. Jest to cholernie trudna sprawa. One żerują w krótkich odstępach, czy w krótkich takich cyklach czasowych. One nie żerują przez cały dzień. Trzeba trafić sobie na chwilę, gdzie też my nie wiemy, kiedy to jest. Teoria mówi, że rano, wieczorem. Gówno prawda, bo bardzo często jest tak, że jak słońce dopiero się ładnie wyjdzie na niebo, to one gdzieś tam się pojawiają. Nie ma absolutnie reguły, czy jest dużo to... Dużo zmiennych jest. Tak. Czy jest woda płytka, czy jest woda głęboka. Wystarczy, słuchajcie, jeden dzień przymrozku i ryba schodzi głębiej, bo idzie drobnica głębiej, tak? Tych zmiennych jest wiele, natomiast to jest fascynujące właśnie w łowieniu jesiennych szczupaków, dlatego że ty nie wiesz, co cię spotka nad wodą. Wydaje ci się, że masz pudełko z gumami, z dżerkami, tam z wirówkami. Pójdziesz, rzucasz, łapiesz, nie? No ale myślę, że jesteś tego pewno za wczoraj, żeśmy połowili fajnie. Dzisiaj przyjechaliśmy, jedna ryba. No dwie, bo jeszcze jeden spadł, nie? No jeden spadł, ale to jest jakaś masakra. I jeszcze jeden przypłynął. No ale no nie liczymy tego na rybach. No, porównując... ryba, no była, widziałem. Porównując to z ostatnim dniem, no jest zupełnie inaczej. Coś tak. Się wydarzyło, nie wiadomo co i koniec. Tak, ostatnio było, a poprzedni dzień lepszy. Dlatego to ja myślę, że ktoś, kto lubi szczupaki, to zachęcamy do takiego spróbowania szczupakowego Big Game. My już sobie obiecaliśmy, że w przyszłym roku pójdziemy jeszcze grubiej. Jeszcze wymyślimy grubsze przynęty i zastosujemy do tego... Na stojaki chyba sprowadzimy kilka wędek, co? Tak, zrobimy tak, że... Tak, sprowadzimy takie kije. Nawet dzisiaj rano poróżniliśmy się z Darkiem na temat, co powinno być na stojaku, a co nie. Ale w przyszłym roku zapraszamy, będziecie mogli sobie przyjść i zobaczyć wędki, którymi my łowimy. Na jednym stojaku będą moje, a na drugiej Darka. Żeby było sprawiedliwie. A może wam się pożalić, bo mi się zrobiła kolizja z turnamentem, moim ulubionym długim, którego zobaczycie w Lubię Wędki. A wy już zobaczyliście. Tak. Łowiliśmy sobie ciemną nocą. Zaplątała mi się plecionka w kołowrotku, zrobiła mi się baba na plecionce, wyleciała i wyrwała mi plecionki. Dobrze, że... Plecionka taka cała kula mi się zrobiła i wyrwała na ciężkiej przynęcie, dlatego trzeba uważać. To też daje, nie narzekam z tym kijem, bo to Amerykanie go wezmą, wymienią i tyle. Ale zwróćcie uwagę na to, jak łowicie ciężko, to pierwsza sprawa, używamy dużych kotwic. Zobaczcie, to są 2-0 morskie, ostre, bardzo... No, takie paskudnie niedobre dla naszych rąk kotwice, trzeba strasznie uważać. Uważajcie przy wyrzutach, jak nie macie wprawy w łowieniu ciężkimi zestawami, to popróbujcie najpierw krótsze rzuty, bo tutaj można sobie uszkodzić i kołowrotek, i wędkę, bo te przeciążenia są potężne. My z Darkiem jedziemy, bo jest fajne, słońce zaczyna świecić nisko, możliwe, że one się uruchomiły. Idziemy trochę popizgać. No może coś się jeszcze trafi. Może nam się coś jeszcze trafi. We'll be right back.